pokażę wam rzeczy, które zaskoczyły mnie w Japonii. Chodźcie. Pierwszą rzeczą jest żyrafa. Nie, pierwszą rzeczą wiesz co jest? Coś na twoim TikToku, czyli podmywające kibelki. Jesteśmy w Osace i przed nami jest wielkie akwarium, które ma, słuchajcie, chyba 8 pięter z tego, co dobrze kojarzę. I jeszcze do niedawna było największym takim obiektem na świecie, ale Dubaj ostatnio pobił ten rekord. Jak widzicie, będziemy zwiedzać cały Pacyfik, tak jakby dookoła świata. Od tam Ameryki, po Australię, Azję, jakby wszystko, wszystko będziemy widzieć. Zaczynają się rybki! Ale duża ryba! Ania powiedziała, że da mi 300 zł, jak będę jej operatorem. Bardzo się starasz dzięki temu. Tak jest. To jest wizualizacja tego w ogóle budynku. To jak właśnie będziemy krążyć i nic nie przegapimy dzięki temu, bo idziemy w kółko. Kochani, zaczynamy od japońskiego lasu. Zapraszamy. Wow. W Polsce mamy takie same. No nie takie same. No dobra, te są całkiem ładne. Całkiem niezłe. Ja myślałam, że to wyginęło. Jesteś najsłodszym stworzeniem, jakie w życiu widziałam. Może wiem, że to jest wielka szyma. Przed nami rekin. Jestem taki mądry i mówię dużo ciekawostek. To jest garniki. To ja jako ryba, bo ona nic nie pamięta. Ciekawostka. Na TikToku, zanim byłam trendy, miałam na profilowym właśnie Doris. Bardzo się utożsamiają z tą rybą. No w filmie wydaje się większa, co? Trochę oszukali nas. W filmie ta ryba właśnie była sexy. Bliznę na oku miała. Ryba crush, nie mogę. Trafiliśmy już na australijskie wybrzeże, na kolejne piętro niżej. Patrzcie, jakie to jest okropne. O, gościu, jesteś paskudny. Ale nasrane. Ale ma minę tak. Jak dwukropek trzy. Wiecie co? Jestem a little bit zawiedziona, bo przyjechaliśmy tutaj dla kapibar. Wiecie czego nie było? Kapibar. Ale na pewno w tym obiekcie było bardzo dużo rzeczy, które mnie zaskoczyło, więc na pewno zaliczam to jako pierwszy punkt. Lecimy do kolejnej rzeczy, która zaskoczyła mnie w Japonii. Kolejnym punktem na naszej japońskiej mapie podróżniczej była miejscowość Koya. I ta miejscowość jest znana, słuchajcie, z monumentalnych wielkich świątyń, ale my tam przyjechaliśmy do ryokanu, czyli tradycyjnej japońskiej gospody. I co było wyjątkowe w tym ryokanie, w którym byliśmy, to, że jest on prowadzony przez mnichów. Na samym początku, w ogóle zanim tam weszliśmy, musieliśmy zdjąć w ogóle buty, no bo taka jest tradycja, w Japonii tam się zdejmuje buty przed wejściem i dopiero wchodzi do ryokanu. No i mnisi nas ugościli już pierwszego wieczora kolacją o bardzo specyficznych w ogóle smakach. Nie do końca mi tam rzeczy smakowały, ale były ciekawym doświadczeniem. W tym miejscu ja czułam, że bardzo odpoczywa mi głowa i to było właśnie takie przeżycie, którego potrzebowałam. Przespałam tam chyba z 10 godzin dosłownie w nocy, więc byłam na maksa wyspana i z rana w ogóle sobie poszłam zrobić taką medytację i słuchajcie, to jest mega dziwne, bo po prostu medytując nagle wyleciały ze mnie wszystkie emocje, popłakałam się jak dziecko, no ale naprawdę mając taki wspaniały widok z okna, słuchając szumu jeziorka, jakiegoś tam strumyczka, będąc tam totalnie w zgodzie z naturą, w ogóle jeszcze jedna ciekawostka, te wszystkie jedzenia, które tam spożywaliśmy w tym ryokanie, były wegańskie, no bo mnisi żyją właśnie w zgodzie z naturą i nie jedzą mięsa ani produktów odzwierzęcych. No ale wracając właśnie do tej medytacji, to był ten moment, którego ja naprawdę potrzebowałam i czuję, że mam teraz taki luz na bani, naprawdę. To było wspaniałe przeżycie duchowe. Słuchajcie, jesteśmy teraz w kolejnej miejscówce, która jest znana z bardzo wyjątkowej i zaskakującej rzeczy, czyli z jeleni, które kłaniają ci się, żeby dostać jedzonko. Niesamowite! Hello, przepraszam. Pomocy gryzą mnie! Ej, one się ukłaniają! Bo one dziękują ci! Malutko. Ej, niesamowite, wow! Wow! Wow. To? Ej, to bolało. Idę od ciebie. Uciekasz, to jest gorzej. Hello? Nie. Oluś, co ty się boisz?
One mnie napastują normalnie. Zobacz, ale dostała hita. O, jak się kłania. Nie dostała. No, ugryź mnie w pupę. Ugryź mnie w pupę? Normalnie dziabnął mnie. Ja do niego Nara, a to jest Nara przecież. No właśnie, miejscowość nazywa się Nara. Jest to właśnie miejscowość znana z tego, że jelenie tutaj chodzą po prostu wolne. To nie jest żaden zagrodzony teren, po prostu on to jest wszędzie. Czy właśnie w tym głównym parku, czy przy jeziorku, czy przy sklepach, czy przy głównej ulicy. One po prostu... Czy na ulicy? Tak, tutaj kierowcy muszą być naprawdę ostrożni. Ludzie z nimi bardzo dobrze żyją, mają blisko lasy i po prostu tutaj jest im dobrze. No jest to naprawdę bardzo wyjątkowe wspomnienie, core memory. Oczywiście będąc w Japonii nie mogłam zapomnieć o jedzeniu, bo to była rzecz, która naprawdę bardzo mnie zaskoczyła. Pozytywnie, ale jednocześnie negatywnie. Wiecie, na przykład w Polsce jak idziesz na ramen, to powiedzmy masz dwa rameny w mieście i one między sobą walczą, kto ma najlepszy ramen w ogóle. Wiecie, są naprawdę mega dobre. A tam w Japonii ramen jest wszędzie. I wszędzie jest on okej, ale nie jest jakiś super wywaliście pyszny. Dopiero jak traficie do takiego miejsca polecanego przez lokalsów, no to naprawdę może was to zaskoczyć. Ale jak na przykład szukaliśmy sobie na Google Maps jakiegoś jedzenia, to było ciężko, szczerze mówiąc. Tam podobno Google Maps się po prostu nie sprawdza, jeżeli chodzi o restaurację. I takie porównanie sobie zrobiłam, że na przykład jak ktoś by przyjechał do Polski, to Polak by mu powiedział: koniecznie spróbuj kotleta schabowego w Polsce, są najlepsze kotlety schabowe. I wiecie, turysta sobie przyjeżdża do Polski, idzie do pierwszego lepszego baru mlecznego, zamawia kotleta schabowego i jest to dobry kotlet schabowy, ale czy jest to najlepszy kotlet schabowy w jego życiu? No nie. I tak samo właśnie w Japonii było z ramenem. Ale na pewno rzeczy rybne są tam naprawdę genialne jakości. No sushi wiadomo jest przepyszne, ale szczerze mówiąc nie mieliśmy czasu, żeby chodzić na sushi, bo ciągle coś nowego nas zaskakiwało. Naprawdę dziwne, że nie żarłam tam codziennie sushi. Sama się sobie dziwię. Jedno z ciekawszych jedzeniowych doświadczeń mieliśmy w Kyoto, bo tam poszliśmy na degustację takiego mięsa japońskiego. Dajcie sobie tylko mi przypomnieć, jak to się nazywa. Wagyu, tak, Wagyu. Słuchajcie, no to był koniec. Wagyu to jest podobno najlepsza część w ogóle krówki. Największe to jest mięsko i też przy okazji najdroższe. Ale spodziewałam się, a raczej obawiałam się, że będzie jeszcze drożej, bo uwaga, za kurs w tej restauracji płaci się około 500-600 zł. I patrząc tak na polskie ceny, że czasami nawet 300 się płaci w restauracji za steka, no nie, jakby staram się naprawdę nie być odklejona z cenami, bo i tak było to drogo, wiadomo, ale jak za kolację z 13 kursami najlepszego mięsa ever, no to wiecie, no fajne doświadczenie, naprawdę było warto tam do tej restauracji zajść. No więc tak jak wspomniałam, było 13 kursów, które rozpieszczały nasze podniebienia. Te steki były naprawdę mega dobre. Mega dobre. A nie jestem fanką steków, uwaga. Kolejne miejsce zaskakujące w Japonii to na pewno dzielnica Harajuku. Jest to stolica mody. Chodzi tutaj naprawdę dużo dobrze ubranych osób, drogo ubranych osób. Jest to po prostu dzielnica pełna drogich sklepów. Jest tutaj dużo buciarstwa, więc wszyscy buciarze tutaj na pewno czują się jak w niebie. Skoro już jesteśmy przy modzie, to opowiem wam taką ciekawostkę odnośnie tego, jak się ubierają ludzie w Japonii. Zwłaszcza kobiety, chociaż u mężczyzn też to widziałam. Otóż zakrywa się tutaj jak najwięcej ciała i jakby nie dlatego, że się chce chować ciało, bo jest powiedzmy seksy, tak jak mi się na początku wydawało, że jednak się zasłaniają kobiety, żeby nie było to jakoś jakkolwiek seksualizowane. Nie, tutaj chodzi po prostu o opaleniznę. Tutaj najbardziej pożądana jest bardzo, bardzo jasna skóra. U mężczyzn też to właśnie widziałam dzisiaj na przykład w metrze. No, taka ciekawostka. Ta ulica, na której jesteśmy, nazywa się Teikshita. Marcel! Zrób lustrzanie! Takeshita. To dla ciebie. W niektórych sklepach, tak jak na przykład ten za mną, rzeczy są pakowane w folię, żeby nikt tego nie zniszczył. No podejrzewam, że jest to spowodowane tym, że są to po prostu drogie rzeczy, czy to buty, czy koszulki, więc raczej bez przymierzania. Tak jak już wspomniałam, jest to dzielnica mody, ale nie tylko takiej streetwearowej, czy po prostu ogólnej mody, ale też tej mody japońskiej, którą możecie znać z anime, z mang. Chodzi tutaj sporo dziewczyn ubranych w no niecodzienny sposób. Na pewno w Polsce nie spotkałam się z takimi widokami, a na Harajuku właśnie jest to dosyć często. Jest to też bardzo artystyczna dzielnica, bo no jest tu dużo galerii sztuki i widać, że ludzie po prostu tutaj wchodzą do tych galerii i mega ich to jara. Ej, ile tu jest jakichś przebrań zarąbistych. Ogromne. Pasuje mi? Bartek, czy ty myślisz o tym samym co ja? Nie zgadzam się, Hanio, nie zgadzam się. Nie, nie ma opcji. Ty ja nie wyglądasz! What the fuck?
Siema, no jest coś do wyczyszczenia, kurde? Z nami nie zadzieraj. Tak, to nas zaskoczyło właśnie w Japonii, a co? Dobra, to tyle. Nie wzięliście karty! Nie wzięliśmy karty do pokoju! Ej, gdzie my się schowamy teraz? Mam straszny przypał, bo nie wzięliśmy karty do pokoju. Nie możemy wejść do pokoju. Czekaj, tu siedzi Krzysiek, tu siedzi. W idealnym momencie. Kolejnym punktem na mojej liście rzeczy, które zaskoczyły mnie w Japonii, jest na pewno Shibuya Square, czyli najbardziej zatłoczone przejście dla pieszych, gdzie po prostu mijasz się z ludźmi i modlisz się, żeby przeżyć. Wszyscy nagle wchodzą i dzieje się po prostu pola nieba. Ja są wygodę. Zawsze jak jestem za granicą, ciekawi mnie, jak wyglądają po prostu tutejsze McDonald'y i oczywiście skorzystam z okazji tego, że jestem w Japonii i obczaję sobie, jak tutaj wygląda McDonald's. Jeżeli chodzi jakby o wnętrze, to jest identycznie jak w Polsce, ale mnie bardziej tutaj ciekawi kwestia menu. Kochani, starałam się nie brać za dużo, po prostu wzięłam to, czego w Polsce byśmy nie znaleźli, no i oczywiście klasyk, czyli nuggets. No wiadomo, nuggets są wszędzie, ale muszę spróbować, jak one smakują też tutaj. Jest ich w ogóle 5. No i nie ma sosu słodko-kwaśnego, co jest z niewagą dla mnie. I on jest jakiś zielony. One smakują po prostu jak Japonia. Sam nuggets spoko, troszkę gorszy niż w Polsce, szczerze mówiąc. Dobra, to jest frytek. W Polsce też to lepsze. Na pewno mniej słone. Takie po prostu bardziej gumowe. W Polsce takie chrupiące, pyszniutkie. Burger z kurczakiem teriyaki, jak widzicie, jest tutaj... Wygląda to dobrze. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Pachnie japońsko. Ej, dobra, to jest moje japońskie odkrycie. Burger z kurczakiem teriyaki, mega dobre. Wzięłam shake mango. Te shake mango były kiedyś w Polsce. Może nie miały aż takiego intensywnego pomarańczowego koloru, ale sprawdźmy. Mega dobre. Ale bardzo też słodkie. A jak już przechodzimy do mega słodkich rzeczy, to na pewno nie jest taki shake truskawkowy jak w Polsce. Jest on bardziej świeży, mniej taki przesłodzony. To jest chyba jeszcze z białą czekoladą. Czuję taki posmak. Całkiem niezłe. I ostatnia rzecz na mojej tacce. Ciastko. Tutaj jedyny smak jaki jest, to ta czarna fasola. Ojojoj. No więc jeżeli kiedykolwiek byliście ciekawi, czym zaskoczy was McDonald's w Japonii, no to myślę, że to jest właśnie to. Kolejną zaskakującą rzeczą w Japonii są wielkie automaty z kurczakami, czy nawet z jedzeniem. Tutaj na przykład można sobie zgarnąć jakieś żelki albo chipsy. Jakby to wszystko jest strasznie skamerskie, wydaje mi się. Jakby te maszyny są specjalnie zrobione tak, żeby nie złapały. Dobra, Hania, nie zdradzaj tutaj za wiele o automatach, bo za tydzień zobaczycie filmik z najdziwniejszymi automatami, które znalazłam w Japonii i naprawdę jest na co czekać, bo no to było mocne. Żeby nie było, że to jest tylko jedyne piętro tutaj, nie, proszę bardzo, jest ich 5, czasami bywa nawet więcej. I mamy, tak, tutaj są właśnie te kapsułowe, jakieś, nie wiem co to znaczy, chyba to samo. Coś dla dzieci, muzyczne, nie wiem co to brooming. Przeciwnie, panie, let's go! Trafiłem cię! Łapotanie! Nie! Wiem, że teraz będzie mnie słabo słychać, ale chcę wam pokazać, jak tu jest głośno. Będzie jakieś muzyczki, stykanie monet. Mega głośne. Bartek przez chwilę umierał, bo był głodny, a teraz? Po prostu poobserwujmy ich. No, to jest po prostu National Geographic w pełnej postaci. A ty przypadkiem nie umierałeś z głodu, kolego? No to chodź, mam dla ciebie sok pomarańczowy i banana. Kolejna rzecz, która zaskoczyła nas w Japonii, to na pewno jetlag. Znaczy, wiecie, spodziewaliśmy się go, ale nie spodziewałam się, że uderzy nas po 2 dniach i że przez niego spóźnimy się do Universal Studio, do którego właśnie lecimy. Mieliśmy być o 9, jest 11:30, czyli będziemy o 12 tam. Jesteśmy! Chcesz na karuzelę? Tak! Jerzy chyba najbardziej ci się podoba, co? Tak, jeszcze nas trusiło! Jaki słodki jesteś! Powjeżdżasz na strusiu! Szybciej, strusiu! Kolejną rzeczą, która zaskoczyła mnie w Japonii, było Universal Studio w Osace. Strefa, której najbardziej nie mogłam się doczekać w Universal Studio, było oczywiście strefa Harry'ego Pottera. Tam jest Hogwart! Look at this! Patrz na to! Ta muzyka jeszcze! Bo ja jestem niezwykłą fanką Harry'ego Pottera i uwielbiam sobie co roku zrobić taki porządny maraton wszystkich części. I słuchajcie, jeżeli też jesteście fanami Harry'ego Pottera, to wiecie, jak dużym marzeniem jest być uczniem Hogwartu.
To jest po prostu największe marzenie każdego dziecka. I słuchajcie, przeżyłam najlepszy moment w moim fanowskim życiu, czyli wybór różdżki przez Ollivandera. Ej, Bartek, idziemy wybierać różdżkę. Co? Wybieram twoją. No. A słuchajcie, w ogóle tam był cały sklep oczywiście z różdżkami. No i ja myślałam, że to jest po prostu sam sklep. Ale weszliśmy za takie tajemnicze drzwi, a tam czekał na nas Ollivander, czyli wiecie, no gość, co wybiera różdżkę, no kurde, niesamowite. I wybrał mnie, właśnie mnie, wybrał z tłumu 20 osób, żeby wybrać mi różdżkę. Alohomora, are you ready? Alohomora. Aguamenti, are you ready? Aguamenti. Very good. Definitely not. Laurel, a phoenix feather core, 14 inches. Ah, there it is. Najlepsze było w tych różdżkach w ogóle to, że one są interaktywne i reagowały z różnymi rzeczami właśnie w tej strefie Harry'ego Pottera. I można było rzucać zaklęcia i tam, no, powiedzmy, nie wiem, ogień buchał albo drzwi się otwierały. Podsumowując, jeżeli znacie Harry'ego Pottera i też się tym jaracie, to wiecie, co właśnie wtedy przeżywałam. Byłam najszczęśliwsza po prostu na świecie. 20 osób w pokoju, ponad 20 osób i ją wybrali idealnie po prostu, żeby wybrała swoją różdżkę. Mam różdżkę z włosek z Feniksa. Yeah. Czyżby to była mandragora? Ale usyfione też, żeby mogliby wyczyścić. Kolejnym super miejscem w Universal Studio jest Mario World. Nintendo World, tam strefa Nintendo, no never mind. Ale dosłownie wchodzisz tam i się czujesz jak w grze, w ogóle serio, rozwaliło mi to totalnie mózg. O, jest grane! I tam też były takie interaktywne strefy, gdzie można było sobie grać, robić różne rzeczy, ale to już ze świeżym się tam sobie sami po prostu bawiliśmy. Trzymaj, trzymaj, bo ona tam lata jeszcze. Widać, że ze Slytherinu najlepsi za pierwszym razem. Odjedźmy, odjedźmy, proszę pana, bo tutaj gorąco. Kochani, na zakończenie tego odcinka trochę przyjemności, czyli kawiarnia z kapibarami. Kapibara! Ja nie wiedziałam, że to jest to istnieje już. Nie wierzyłam. Totalnie na nic nie wyglądało, co nie? Jakby... Są mega duże w ogóle, takie bulldogi. Wow. Ej, one totalnie mają chillera z ludźmi. Fajnie, bo trafiliśmy na porę karmienia i każdy dostanie po prostu miseczkę i będzie można je nakarmić i pogłaskać w międzyczasie, tak jak na przykład panie tutaj teraz. Ale jest super, Hania! Ej, jest mega fajnie! Kolejna marka dla ciebie. Siadaj. Ona chyba nie umie się, wiesz? Takie mordeczko, dawaj, no tak, ojej, krusko ty, ej, posłuchała się mnie, w ogóle się to połapała, nie? Zwariowałam, Bartek oszalałam, a myśli. Myśli. Ej, dobra, to jest idealne zakończenie tego filmu, widzimy się za tydzień.